dotarł wiatrak, który zamawialiśmy chwilę wcześniej. Jak wiecie, mamy okap kuchni, który nie ma jakby odprowadzenia. On filtruje sam powietrze filtrem węglowym, ale mimo wszystko często się zdarza, że coś dostaje się poza ten okap. Dlatego mamy tutaj taki wywietrznik. Natomiast on nie jest mechaniczny. Pociągniemy sobie z tego gniazdka prąd tutaj do tego wiatraka. Zamienimy sobie ten pojedynczy pstryczek na taki podwójny, tak żeby tutaj światło dalej zostało. Przewiercimy się przez to na wylot. Z drugiej strony się tutaj przebijemy, no nie? Tutaj korytkiem do góry poprowadzimy sobie kabel tam aż do tej dziury. Ja już sobie gniazdko rozkręciłem. Teraz tutaj zamienimy sobie ten włącznik światła na, pojedynczy na ten podwójny. I przewiercimy się tam na wylot. Co to za tuś robi? Mogę tam coś przywiercić? I co ty? I co, możesz? Chyba nie. Co to tatuś robi? Hello, widać mnie tutaj? Hello, hello. Nie, jest zbyt ciemno. Aha. A czekaj, może teraz? Hello, hello. O, teraz widać. Jezu, pap, jestem mistrzem. No, więc tak, poprowadzimy sobie kabel tam do góry. Tam. I później tam, i tam, i będzie super. Okej. No. Tłumaczenie baj mój mąż. Wszystko widzę. Prościej się nie da. Mikołaj, ja cię widzę. Teraz już wszyscy widzą. Kto to Karlipsiusze? Współczuję wszystkim ludziom, którzy nie mają psów. Naprawdę. Mega współczuję, bo to musiałabym wszystko sprzątać. A tak, mam tutaj sprzątacza. Butelek nie liżą, bo są nauczone. Miki. To am. Proszę. Nie ma czasu. Nie ma czasu na nic. Ten mały człowiek na nic nie ma czasu. Gorzej niż my. Udało mi się odpalić wiatrak. Jeszcze jak widzicie, wszystko w powijakach, ale wiatraczek już śmiga. Zaciąga. Tak, poprzedni już mamy wyciągnięty. Ten jest teraz tylko włożony. Trochę jest ściana upierdzielona, ale to przemyję, a jak nie, to przemaluję białą farbą, bo jeszcze ją mamy. Muszę sobie teraz zaznaczyć, gdzie mają być tutaj przewiercenia, ale to muszę sprawdzić z czujnikiem, czy przypadkiem się nie walnę w ścianę. Kable. W kable znaczy. Ryba w piekarniku, surówka zrobiona. Pokażę wam tak, bo tak wygląda lepiej. Piękna. Ryż się dogotowywuje. Jeszcze mamy 17, a nie 16 minut, żeby ryba była gotowa. Mam nadzieję, że będzie w środku ok, bo to jest pstrąg i robię go w folii. Pierwszy raz. Zazwyczaj robiliśmy go na patelni. Dzisiaj pierwszy raz robię go w folii, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przemieszam sobie ryż, bo pewnie mi się przypali z tego wszystkiego. Dobra, on już sobie chyba dojdzie sam. I od pół godziny próbujemy dojeść słoiczek z Mikołajem. Tak? Ale przynajmniej wszyscy jesteśmy w jednym miejscu. Tak? Mikołaj, nie zrzucaj o górę. O. Jak jeszcze raz zrzuci o górę. Tak. Jeszcze raz zrzuci o górę, to już nie dostanie więcej o górę. Już jest tak brudny, kochanie, że on jeszcze taki brudny nie był. Ja przyjmuję, że brudne dziecko. To smutna mama. Mój mąż jest mistrzem. Ale to jest fajnie tak umieć sobie dorobić właściwie dodatkową funkcję gniazdka, no nie? No. Fajnie. Tam zobaczycie do góry. Jeszcze muszę przetrzeć, bo jeszcze jest brudne. A, sądy widać. Zapala się.
i wyciąga, na razie wyciąga tam, do tamtego pomieszczenia. Jeszcze muszę to rurę połączyć, ale jest fajnie. A lampa została jak była, czyli też światło się zaświeca. Czas. Jeść. Jedzenie będę miała. Za 8 minut. Mogę jej już wyjmować. Bo ono się 20 minut już robiło wcześniej. Rybka się nam już usmażyła. Martusia nakłada. Mikołaj nam tutaj ładnie śpiewa. Tak, Mikołaj? Cieszę się bardzo. Pięknie śpiewasz. Mi zostało skręcić gniazdka, żeby tutaj te kable nie wystawały. Tamten wylot z tym wlotem i mamy gotowe. Masła nie dałam do środka. A mówiłem. Wiem. Ale to trudno. Jak ty mówisz, to ja mam po prostu przebłyski. Masła nie dałam. Jedna ryba nie będzie miała ogona. Prawdopodobnie jak dobrze pójdzie, to jeszcze jej głowę ubrę. Zacznie dobrze się upiekła. Piekła. Dobrze. A to jest moja, twoją wyłożę ładniej. Wcale nie wyłożę jej ładniej. Moja nie ma ogona, twoja nie ma twarzy. O. Nie przykleiłam się. Mikosław. Teraz będziesz jadł. Mikosław je od 2 godzin. Bez przerwy. To od... I ogona też nie masz. Okej. Okay. To fajnie. Tak właśnie chciałem. Cieszę się. Nie patrzcie na bałagan, patrzcie na rybę. Ale tu się pracuje. Ale jakbym tak trochę na chwilę zabrał rybę, to zobaczycie, jaki to jest bałagan. Uwaga, musicie to zrobić bardzo szybko, ale tak, żeby mi ryba nie spadła. Widzieliście? Taki tu jest wszędzie bałagan. Ale sorry, no tak to się pracuje. Kochanie, nie mam soku, nie mam cytryny, ale mam 100% soku z sycylijskich cytryn. Cudownie. No i jak patrzę na skład, to jest sok z cytryn 99,81% i cytrynowy olejek eteryczny. Na cholerę dawać otoryczny. Mhm. No i tak sobie. Okej, to my idziemy jeść i zaraz wracamy, bo będę dalej kończył wentylator. A ja kąpać tego pana, bo on już ma chyba dość. Dobrze. Dzisiejszego dnia. Smacznego. Bajzel jeszcze jest, ale zobaczcie. Mamy tutaj teraz 2 przyciski, był jeden i ten służy do włączania i wyłączania wywiewu, natomiast ten do zaświecania światła. Światło w środku jest automatyczne i akurat teraz się wyłączyło. Mamy tutaj wywiew do komina, a tutaj w tej listwie z tyłu leci kabel. To jest schowek, więc nie chciałem tutaj kuć tego i tak dalej. Wolałem schować to w taki sposób i tak tego nikt nie będzie widział, a kabel jest przeprowadzony. Tutaj mamy od razu wywiew, który zaciąga nam wszystko, co jest w kuchni. A dzięki temu filarowi, który mamy przez całą kuchnię, te zapachy będą lepiej wyciągane, bo to, co nie trafi tutaj w okap, zazwyczaj tęsi się tutaj w tym filarze, a teraz dzięki temu wywiewowi będzie to od razu zabierane. Jestem zadowolony, muszę teraz tylko posprzątać. Martusia okąpała Mikołaja. Mikołaj już tam sobie smacznie drzemie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień taty. Prawda, Miki? I będziemy robić taką małą niespodziankę. Mam nadzieję, że mi się uda, bo zaplanowaliśmy sobie to i ma to wyglądać super. Natomiast zobaczymy, co tam Miki wymodzi z tym wszystkim. Już wam pokazuję, co mamy. Hopsa. Mamy Mikołaja, to jest najważniejszy element niespodzianki. I słuchajcie, mam tutaj mnóstwo jakichś dodatków, ale najważniejsze jest to. To jest taki tusz do odbicia rączki, nóżki dziecka. Więc spróbujemy sobie odbić łapkę, tak? Tu odbijemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A potem to już samo się zadzieje. Najważniejsze jest pierwsza część. Prawda, Mikiś? Jej. Czekaj. O matko. Jest. Nie, jeszcze ten palec. A! Nie, jeszcze ten palec, Mikołaj. Mamy? Czekaj. Daj rączkę.
Mam jedną szansę. Czekaj, nie ruszaj. Ha! Tik, tik! Zobacz, zobacz. I ty... La, 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 la. A! Jest! Jest! I jest, udało się. Spróbujemy zrobić jeszcze jeden raz. Daleko sobie to da. Byle nie było w buzi. Najważniejsze. O ja! Zobacz, jaką masz brudną rączkę. No, też jest brudna, wszyscy są brudne. Tak? Nie wiem, tu podłogę. Tak, patrz. Jeszcze super. O, czekaj. Kosiu, patrz. Zobacz, jaka rączka. A, cik, 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 cik. Będziemy się umyć. Dobra. Dawaj tu. Czekaj. Cik. I... Prawda? Super! Super! Tik, 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 paluszki. Myjemy paluszki. Tak? Tak myjemy paluszki? I piętki. No i piątka. Ale masz brudną stupę, o ja. Na zdrowie! Na zdrowie! Och, się upracowaliśmy dzisiaj, tak? Teraz wam pokażę wszystko. Tylko ogarniemy temat. Pokażę wam. I stupa. Mama trzyma, pomaga. Tu, patrz. I kochaj. Tu, zobacz. Zostaje tu. Ciebie bardziej na krętkach interesuje. Kocham. No, jeszcze cię. Trzymasz? Tutaj założymy. Tryk. Jest. No, daj. Udało ci się. Okej. Okej, a teraz mogłeś coś sam, całkiem sam. No. Mama jest bardziej porysowana niż ty. Dobra, to na przeosamiki. Dobrze, teraz mama pomoże. Okej. Mamy to. Oczywiście pierwszy napis musi być Mikiego. Teraz mam tu sznureczek, tylko nie piję sobie tu tego. To nie rób, bo tu sobie możesz zrobić. Ała. Dobra, mama ci da coś innego. No co ty tam rzuciłeś? No, wiedziałam, że tak będzie. Nie wrzucaj. Poproszę. Zawołamy tatę. Wołaj tata. Tata. Kochanie. Chodź tutaj. Mikołaj ma dla ciebie pierwszą laurkę. Jo, dla taty? Aha. Tak. Ja zamknę sobie. Proszę, daj tatusiowi. Oh. To sam napisał. Napisałeś tak? Sam. Puścisz? Nie puścisz?
rozstaj się z nim, bo mi na chwilkę. O Jezu, odpadła nam kokardka, była tu jeszcze kokardka, przepraszam, ale odpada nam cały czas. Ale nie narysowałeś? No. Sam to narysowałeś? Tak. Ja. I tu pisze, kocham cię. Ja, mogę zobaczyć dalej. No, no. Pokaż rękę. To ta. Bardzo, no bo bardzo było ciężko. Tutaj pomagaliśmy, żeby było wiadomo, co było napisane wcześniej. Aj, stupa! Dobyłaś te stupy? Ciężko było, ale udało się. Czym ty to machowałaś? Takie miałam specjalne na tą okazję. Stupa to jest twoja mikrofon. Tak, super! Pierwsza laurka. Dobrze, dziękuję bardzo. Mikołajsław. Pięknie narysowałeś. Będziesz stary, gdzieś to pokażę. Kochamy cię. Jak się, kochanie, czujesz z okazji pierwszego dnia taty? Tak się czuję. Tak. Ja, Mikołajsław, ale się postarałeś.